rozmawiać o domu pasywnym. Dlaczego domy pasywne? Domy pasywne oszczędzają bardzo duże ilości energii, do 80%. I ten dzisiejszy dzień to jest drugie spotkanie już dotyczące odnawialnych źródeł energii. Drugie spotkanie w ramach projektu, jaki gmina Beskór reorganizuje. To jest projekt opracowanie planu na rzecz zrównoważonej energii, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Beskór na lata 2014-2020. Głównym elementem tego projektu było właśnie opracowanie dla gminy Beskór planu gospodarki niskoemisyjnej, który też dzisiaj szczegółowo został tutaj osobom, które przyszły, przedstawiony. Dlatego to dzisiaj spotykamy się tutaj, ponieważ już za kilka dni kończy się okres konsultacji społecznej tego dokumentu i wszyscy mieszkańcy, którzy chcieli go przeanalizować, ten plan, który był udostępniony, i chcieli wnieść jakieś uwagi, jakieś propozycje do tego planu, to dzisiaj była do tego najlepsza okazja. To jest, tak jak mówię, to jest główny element tego projektu. Oczywiście to nie wszystko, oprócz tego były działania edukacyjne skierowane do mieszkańców, skierowane do naszych dzieci, młodzieży szkolnej, która też aktywnie uczestniczyła w tym projekcie, między innymi poprzez prace plastyczne, jakie ta młodzież wykonywała. I też elementem dzisiejszego spotkania było właśnie podsumowanie oceny tych prac, wręczenie nagród dzieciom. Natomiast też, co istotne, chcieliśmy dzisiaj tutaj zebranym mieszkańcom gminy Beskór przedstawić to, co najnowszego w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Chcieliśmy, by tutaj ludzie, którzy na co dzień się tą tematyką zajmują i są fachowcami w tej dziedzinie, żeby naszym mieszkańcom przedstawili, co można dzisiaj stosować, jakie instalacje, które w określonych okolicznościach się sprawdzą, jakie oszczędności przynoszą, jakie koszty budowy tych instalacji. Mam nadzieję, że tutaj ten temat został wyczerpująco mieszkańcom przedstawiony. Także chcieliśmy poruszyć temat przyszłego projektu, jaki chcielibyśmy jako gmina wspólnie z mieszkańcami realizować właśnie w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii. I tutaj takie pierwsze informacje dotyczące właśnie takiego projektu, możliwości jego sfinansowania z dużym, z większościowym udziałem środków Unii Europejskiej w perspektywie nowego regionalnego programu operacyjnego, który prawdopodobnie uruchomi działania na ten cel w roku przyszłym. Dlatego już teraz rozmawiamy, pytamy mieszkańców, liczymy na ich oczekiwania po to, by móc już zacząć pracować nad tym wnioskiem o dofinansowanie wspólnego, dużego projektu dotyczącego i większości naszych obiektów komunalnych i obiektów indywidualnych osób fizycznych. Oczywiście sporządzając plan gospodarki niskoemisyjnej musieliśmy przeprowadzić swego rodzaju inwentaryzację, diagnozę stanu obecnego, jeśli chodzi o niską emisję na terenie gminy. No oczywiście najlepszą formą wydaje się w takich sytuacjach sporządzenie ankiet wśród mieszkańców i też taką formę przyjęliśmy. No, dodatkowo, by zachęcić jeszcze mieszkańców do udziału w tej ankiecie, zadeklarowaliśmy wylosowanie nagród wśród trójki uczestników tej akcji ankietowej. I tak też się stało. Wśród wszystkich osób biorących udział w ankiecie, a wzięło ich udział ponad 170, wylosowaliśmy trzy zestawy energooszczędnych żarówek LED-owych, właściwie wystarczających na potrzeby średniej wielkości domu mieszkalnego. Także dzisiaj element tego dzisiejszego spotkania było właśnie wręczenie tych wylosowanych nagród wśród osób biorących udział w ankiecie. I dziękujemy, jesteśmy wdzięczni, że tak licznie ludzie odpowiedzieli, bo ta ilość ankiet właściwie była podstawą miarodajności tej diagnozy i tej inwentaryzacji, którą przeprowadziliśmy.